Cześć! Witam Was w 31. odcinku podcastu Pharmacy Language. Pora na prezentację kolejnych angielskich zwrotów oraz słówek przydatnych w codziennej pracy farmaceuty. Przypominam, żeby w razie pytań lub uwag do podcastu pisać do nas na adres pharmacycollege@pgf.com.pl lub komentować podcast na YouTubie czy Facebooku. Tydzień temu omawiałam dla Was temat nadciśnienia. Dzisiaj do niego powrócę i przedstawię Wam informacje dotyczące stosowania leków przy tym schorzeniu. No to zaczynamy! Let's go! Na początek przedstawię kilka ogólnych wskazówek dotyczących stosowania leków na nadciśnienie. You may need to take blood pressure medicine for the rest of your life. Być może będziesz musiał brać leki wpływające na ciśnienie krwi przez resztę swojego życia. Your doctor might be able to reduce or stop your treatment if your blood pressure stays under control for several years. Lekarz może zredukować lub przerwać leczenie, jeśli ciśnienie krwi pozostanie pod kontrolą przez kilka lat. It's really important to take your medicine as directed. If you miss doses, it will not work as well. Bardzo ważne jest, aby przyjmować lek zgodnie z zaleceniami. Jeśli pominiesz dawki, to lek nie zadziała dobrze. The medicine will not necessarily make you feel any different, but this does not mean it's not working. Lek niekoniecznie sprawi, że poczujesz się inaczej, ale to nie znaczy, że nie działa. Medicines used to treat high blood pressure can have side effects, but most people do not get any. Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi mogą mieć skutki uboczne, ale większość ludzi ich nie odczuwa. If you do get side effects, do not stop taking your medicine. Talk to your doctor, who may advise changing your medicine. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych nie należy przerywać przyjmowania leku. Porozmawiaj z lekarzem, który może doradzić zmianę leku. Teraz opowiem Wam kilka informacji o inhibitorach ACE stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi. Angiotensin Converting Enzyme, ACE Inhibitors, reduce blood pressure by relaxing your blood vessels. Inhibitory konwertazy angiotensyny, ACE, obniżają ciśnienie krwi poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych. Common examples are enalapril, lisinopril, perindopril and ramipril. Typowe przykłady to enalapril, lisinopril, perindopril i ramipril. The most common side effect is a persistent dry cough. Najczęstszym skutkiem ubocznym jest uporczywy suchy kaszel. Other possible side effects include headaches, dizziness and a rash. Inne możliwe skutki uboczne to bóle i zawroty głowy oraz wysypka. Your first dose of ACE inhibitors may make you feel dizzy, so it's best to take it at bedtime. Twoja pierwsza dawka inhibitorów ACE może wywołać zawroty głowy, dlatego najlepiej jest zażyć ją przed snem. After that, if you don't feel dizzy, you can take it at any time of day. Po tym, jeśli nie czujesz zawrotów głowy, możesz ją zażyć o dowolnej porze dnia. It's best to take perindopril in the morning before breakfast. Najlepiej przyjmować perindopril rano przed śniadaniem. If you get severe diarrhea or vomiting from a stomach illness, tell your doctor. You may need to stop taking ACE inhibitors for a while until you feel better. Jeśli wystąpi ciężka biegunka lub wymioty z powodu choroby żołądka, poinformuj o tym lekarza. Może być konieczne przerwanie przyjmowania inhibitorów ACE na jakiś czas, aż poczujesz się lepiej.
Drinking alcohol can increase the blood pressure lowering effect of ACE inhibitors, which can make you feel dizzy or lightheaded. Picie alkoholu może nasilać działanie obniżające ciśnienie krwi inhibitorów ACE, co może powodować zawroty głowy lub oszołomienie. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do podcastu zostanie opublikowane ćwiczenie oraz słowniczek, a ja tymczasem zapraszam za tydzień do wysłuchania kolejnej audycji. Dodatkowo przypominam, że podcasty są dostępne w serwisach YouTube, Facebook, Spotify i SoundCloud oraz na portalu pharmacycollege.pl. Zachęcam Was również do udostępniania podcastów oraz pozostawiania kciuka w górę. Cześć!